10 października na 81. kilometrze drogi krajowej nr 8 doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego na łuku drogi z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwny pas wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy. Droga była całkowicie zamknięta. Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe. Wezwano również lotnicze pogotowie ratunkowe. W dniu dzisiejszym około godziny 12 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżyniowie otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiatowego Ratunkowego o wypadku drogowym pomiędzy miejscowością Łagiewniki a Wielków Wielki. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów, konkretnie zastępu OSP Siennice, zastano wypadek drogowy. Jedna osoba znajdowała się poza samochodem, prowadzona była resuscytacja przez policję. Strażacy przejęli osobę poszkodowaną i prowadzili ją do przybycia na miejsce zdarzenia pogotowia ratunkowego. W międzyczasie zadysponowane zostały oczywiście dodatkowe siły i środki, jak i lotnicze pogotowie ratunkowe z Wrocławia. Po przybyciu lotniczego pogotowia ratunkowego lekarz stwierdził zgon dwóch osób. Obecnie trwają czynności dochodzeniowe policji.